I nagle znalazłem się na dzikim zachodzie. Stamtąd mam mój kapelusz, symbol prawdziwego kowboja. Wow! Chciałbym być kowbojem. Chciałbym mieć ten kapelusz. Cierpliwości. Żeby zostać prawdziwym kowbojem, potrzeba sporo czasu. O! Mój kapelusz! Spokojnie! My go zaraz odzyskamy! Iha! Następny przystanek, kapelusz! Muszę mieć ten kapelusz! On nie należy do ciebie, kolego! Potrzebuję go, żeby zostać prawdziwym kowbojem! Jest mój! Nie, to nieprawda, Bambi! Ja go chcę! Zniszczycie go! Za mną, Ash! Pole kaktusów? Nie było go na mapie! Jedźmy! Ha? Musimy zdążyć przed bandytem! Zaczekaj, Buster! Tu jest zakaz wjazdu! Przekujesz sobie opony! Muszę szybko odzyskać kapelusz! Pamiętasz, co mówił Monty? Żeby zostać prawdziwym kowbojem, potrzeba czasu! Z drogi, śledzie! Mam go! Przepraszam. Po prostu chciałem mieć ten kapelusz, żeby być kowbojem, jak Monty. Sam kapelusz to za mało, żeby być prawdziwym kowbojem, bandit. Kowboj musi być cierpliwy, prawda? Zgadza się. Kiedyś będziesz dobrym kowbojem. Masz mój kapelusz, Buster. A bandit musi udać się szybko do warsztatu. Do zobaczenia, kowboje! Dziękuję wam! Auci! Kiedy dorośniecie, każde z was będzie pełnić ważną rolę. Powiedzcie, kim chcecie być? Możecie zostać strażakiem, lekarzem, a może nawet nauczycielem, jak ja! A może autem wyścigowym, które bierze udział we wszystkich sławnych zawodach? Tyle jest zawodów! Być strażakiem czy astronautą? A ja chcę być, latarnią morską. A ty, scout? Chcę zostać wyścigówką! Super scout! Zwyciężczyni wyścigów! Ale super scout! Na pewno będziesz najszybsza na świecie! A ja będę komentatorem. Proszę, Super Scout szykuje się do wyścigu. A to jej asystent, Buster. A oto mistrz świata, najsłynniejszy samochód wyścigowy na świecie. To Chase Octane Turbowóz. Dasz radę, Scout. Do jazdy? Gotowi? Start, jazda, jazda! Czy mnie słyszysz, Scout? Bardzo dobrze. Szybko! Skręć w prawo! Tam jest skrót! Stój! Skręciłaś w lewo! Wybacz! Sunę jak rakieta! O nie! Buster! Właśnie złapałam gumę! Nie martw się, Scout! Już pędzę! Przepraszam! Z drogi! Przepraszam! Sorry!
Buster? Mam oponę! Już za późno. Nie dogonię Octaina. Dasz radę! Jeśli ktoś ma szansę, to super scout! Nadjeżdża super scout! Skąd się tu wzięła? Co za emocje, co za prędkość! Super scout wygrywa! Brak mi słów! O, wow, co za wyścig! Czułem, że wygrasz, scout! Dzięki! Bez ciebie nie dałabym rady. Dzisiaj w szkole Bustera jest dzień sportu, ale super! Pierwsza konkurencja to wyścig na 100 metrów. Do jazdy, gotowi, start! Dalej, Busterze! Buster wygrał wyścig! Hurra! Wszyscy świetnie się spisali. Następna konkurencja to skok wzwyż. Jako pierwsza jedzie scout. Wybija się i... rany! To było świetne! Buster uważa, że skoczy jeszcze wyżej. Rusza naprzód i... ups! Nie przejmuj się, Busterze. Busterowi wcale się to nie podoba. Przyszedł czas na wyścig z jajkiem na łyżce. Gotowi? Start! Buster bardzo chce wygrać. Jejku, uważaj, Busterze. Wygrywa Ash! Świetnie się spisałeś, Ash. Buster bardzo nie lubi przegrywać. On naprawdę chciał być pierwszy. Jest w tak złym humorze, że nie chce grać ze wszystkimi w piłkę. To wygląda na całkiem niezłą zabawę, Busterze. Scout zaprasza Bustera do wspólnej gry. Hurra! Teraz wszyscy razem świetnie się bawią. Przyszedł czas wręczania medali. Buster jest trzeci, Ash jest drugi, a pierwsze miejsce zajęła Scout. Sam udział w zabawie liczy się najbardziej. Zimą można fajnie bawić się, hurra! Zimą można fajnie bawić się, hurra! Więc ciepłe ubrania włóż do zabawy w śniegu róż. Zimą można fajnie bawić się, hurra! Łyżwy weź i na lodzie tańcz i skacz, szu, szu. Łyżwy weź i na lodzie tańcz i skacz, szu, szu. Sprawdź, czy lód tak gruby jest, że bezpiecznie jeździ się. Łyżwy weź i na lodzie tańcz i skacz, szu, szu. Drzewa śniegiem pokryte piękne są, błyszczą tak. Drzewa śniegiem pokryte piękne są, błyszczą tak. Widok cudowny ten, kiedy lampie świecą się. Drzewa śniegiem pokryte piękne są, błyszczą tak. Bałwana ulepić można też, zróbmy to. Bałwana ulepić można też, zróbmy to. Włóżmy mu czapkę na głowę, nos z marchewki i gotowe. Bałwana ulepić można też, zróbmy to. Zimą można fajnie bawić się, hurra! Zimą można fajnie bawić się, hurra! Więc ciepłe ubrania włóż do zabawy w śniegu róż. Zimą można fajnie bawić się, hurra!
Buster i przyjaciele wracają właśnie z zabawy w halloweenowe zbieranie słodyczy. W wiaderku Bustera znalazło się mnóstwo pysznych smakołyków. Dziadek przypomina Busterowi, że nie należy jeść za dużo słodyczy naraz. Buster udał się do swojego pokoju. Teraz, kiedy nikt nie widzi, Buster je tyle słodyczy, ile mu się podoba. Ała! To naprawdę bolało! O nie! Busterowi rusza się ząb! Jest nieźle przestraszony! Mama przyjechała zawołać Bustera na kolację, ale Buster ukrywa swój kłopot. Chyba nie chce, żeby ktokolwiek wiedział o jego ruszającym się zębie. Kolacja jest gotowa. Na talerzu jest mnóstwo pysznych warzyw. Ale Buster nie chce jeść. Mama widzi, że Bustera coś trapi. Buster pokazuje mamie swój ruszający się ząb. No tak, dziadek wie, co trzeba zrobić. Doradza Busterowi, żeby wziął gryza kukurydzy. Zobacz, luźny ząb wypadł. To wcale nie było takie straszne. Buster czuje się dużo lepiej. Pora położyć się spać. Mama mówi Busterowi, żeby włożył ząb pod poduszkę. Kiedy Buster zaśnie, wróżka zębuszka zamieni ząb na małą niespodziankę. Następnego ranka Buster budzi się i... Rety! To duża złota gwiazdka! Buster z dumą przykleja ją sobie na zderzak. Buster już wie, że gdy rusza się ząb, to wcale nie ma się czego bać. Jest mroźny zimowy wieczór. Ciekawe, co robi Buster. Jak ładnie! Na rysunku są fajerwerki. Buster jest podekscytowany, bo wybiera się na prawdziwy pokaz sztucznych ogni. Ale chwileczkę, Buster chyba o czymś zapomniał. Trzeba włożyć ciepłą czapkę. Nareszcie można pojechać na pokaz. Och! Co się stało? Fajerwerki są bardzo głośne. O rany, Buster się przestraszył. Nie lubi głośnych dźwięków. Ojej, biedny Buster. Jest cały roztrzęsiony. Co robi mama? No tak, samochodzik Bustera wydaje głośne dźwięki, ale Buster się nie boi. A co to za hałas? To dziadek gwiżdże na gwizdku sędziego. Buster uwielbia piłkę nożną i nie boi się dźwięku gwizdka. A co to za hałas? Tak strzela popcorn. Buster jest wielkim fanem popcornu, więc ten dźwięk wcale mu nie przeszkadza. Rany, fajerwerki wyglądają niesamowicie. Głośne dźwięki nie są takie straszne. Buster postanawia obejrzeć pokaz. Rety! Kolorowe fajerwerki są przepiękne. W domu Bustera rozpoczął się nowy dzień. O, zobaczcie! Autobus mama pomaga kotkowi z obolałą łapką. Już. Łapka została zabandażowana. Scout zajechała po Bustera. Pojadą razem do szkoły. Przyjaciele bawią się na placu zabaw. O nie! Scout skaleczyła się w oponę. Buster ma pomysł. Co Buster zamierza zrobić? Zabandażował oponę Scout papierem toaletowym. Załatwione! Świetna robota, Busterze. Aż chyba chce, żeby Buster jemu też coś zabandażował. A Scout prosi, żeby Buster zabandażował też jej drugą oponę. Ale Busterowi skończył się papier.
Bandit ma szalony pomysł. Przyjaciele wzięli cały papier toaletowy. Oplatają papierem różne rzeczy dookoła. Zrobił się niezły bałagan. Chyba ich trochę poniosło. Ojej, cały plac zabaw jest pokryty papierem toaletowym. Nauczycielowi wcale się to nie podoba. Autobus mama przyjechała odebrać Bastera ze szkoły. Mama nie wie, dlaczego nauczyciel się zdenerwował. Buster tłumaczy mamie, że chciał pomóc Scout tak, jak mama pomogła kotkowi. Mama zabandażuje oponę Scout we właściwy sposób. Pora zrobić to prawidłowo. Juhu! Uwielbiam góry! A ja kocham śnieg! A te duże muldy są takie super! Wow, jaka super skocznia! Skocznia! Spróbujmy, Buster! No sam nie wiem. Możemy się wywalić. Coś ty, Ash! Jesteś wozem strażackim. Dasz sobie radę ze wszystkim. Chodźcie, strażakowcy! To naprzód! Scout! Próbujemy! Buster, spadamy! O, nic się nie stało? O, niedobrze się czuję. Ja też nie. Chcę wracać do domu. O nie! Straciłem napęd! Musimy jechać do warsztatu. Ale jak my zjedziemy? Aż, pomóż nam, proszę. Mam pomysł! Przepraszam, nie potrafię. Nie przepraszaj. Dasz radę ze wszystkim. Pamiętasz? Jesteś wozem strażackim. Uda ci się! Jedź naprzód! Wspaniale, Ash! O, kręci mi się w głowie. Niedobrze mi. Dobrze mi. Już zaraz będziemy na dole. Widzę, że to był poważny upadek. Skoczyliśmy tak wysoko! Tak, to był największy skok na świecie! Oj, zimne! Wybacz. Łaskocze! Jesteście bardzo dzielni. A szczególnie ty, Ash. Buster powiedział, że wóz strażacki może zrobić wszystko! Jesteś bohaterem! Tak! Super! Dziękuję, Jado! Nie, to ja dziękuję. A teraz dobrze sobie odpocznijcie i naładujcie swoje bateryjki. Następnym razem uda nam się skoczyć. Słyszałem! Go Buster! Cześć, Busterze! Porety, rozejrzyj się. Jesteś na dzikim zachodzie. Masz fajny kowbojski kapelusz. To pewnie szeryf z błyszczącą złotą gwiazdą. O, zobacz! To lasso! Świetna robota, Busterze. Jesteś teraz prawdziwym kowbojem. To Terry. Skin kapeluszem kowboju i przywitaj się. Nie zrobiło to na Terry wielkiego wrażenia. Chwileczkę. To autobus Bandit. Co on tam ma na dachu? Worek? Chyba właśnie obrabował sklep ze słodyczami, ale z niego łobuz. Busterze, musisz go powstrzymać. Pośpiesz się, Busterze. Bandit ucieka. Spróbuj go dogonić. Obudź się, szeryfie. Trzeba złapać rabusia. Buster i Bandit pędzą wzdłuż torów.
Szybciej, pasterze! Nie możesz pozwolić mu uciec. A? Bandit skoczył tuż przed pociągiem Czuki. Poczekaj, aż pociąg przejedzie i... Gdzie on się podział? O nie! Bandit jedzie w przeciwnym kierunku. A to podstęp. Łap go, Basterze! Bandit próbuje zgubić Bastera na kaktusowym polu. Ostrożnie, Basterze. Te kolce są naprawdę ostre. Już prawie go masz. Uważaj! Basterze, nic ci się nie stało? O nie, kaktus przebił twoją oponę. Bandit ucieka. O nie, z przebitą oponą nigdy nie złapiesz tego rabusia. Poczekaj, tak jest! Lasso! Zarzuć na niego pętlę. 1, 2, 3, teraz! Świetnie! Udało ci się! Złapałeś bandita! Nadjechał szeryf Otis. Z pewnością jest ci bardzo wdzięczny. I tak bandit trafił do więzienia, gdzie jest jego miejsce. O, wow! Też dostałeś odznakę. Szeryf Buster! Ten sen był pełen wrażeń. Szerokiej drogi, Basterze. Włącz już silniki do drogi, gotuj się! Jedźmy szybko, jedźmy wolno, fajnie jest! Ten silnika dźwięk tak przyjemny jest, kiedy koła kręcą się. Na tej szosie koła kręcą, kręcą się. Gdy jedziemy wszyscy razem, fajnie jest. Jedźmy dalej wesoło, jedźmy wesoło, kiedy koła kręcą się. Zakręt zbliża się, hamujmy więc. Trzeba zwolnić, bo tak bezpiecznie jest. Teraz przyspiesz i wygraj wyścig dziś, kiedy koła kręcą się. Włącz już silniki do drogi, gotuj się. Jedźmy szybko, jedźmy wolno, fajnie jest. Ten silnika dźwięk tak przyjemny jest, kiedy koła kręcą się. Włącz już silniki do drogi, gotuj się. Jedźmy szybko, jedźmy wolno, fajnie jest. Ten silnika dźwięk tak przyjemny jest, kiedy koła kręcą się. Na tej szosie koła kręcą, kręcą się. Gdy jedziemy wszyscy razem, fajnie jest. Jedźmy dalej wesoło, jedźmy wesoło, kiedy koła kręcą się. Włącz już silniki do drogi, gotuj się. Jedźmy szybko, jedźmy wolno, fajnie jest. Ten silnika dźwięk tak przyjemny jest, kiedy koła kręcą się. Zakręt zbliża się, hamujmy więc. Trzeba zwolnić, bo tak bezpiecznie jest. Teraz przyspiesz i wygraj wyścig dziś, kiedy koła kręcą się. Tak, kiedy koła kręcą się. To autobus Buster. Смотри, он увидел милого пасхального кролика. Ого! Бастер превратился в автобус кролика. Сейчас танцует нам танец кролика. Прыг, прыг, прыг. Затем помаши хвостиком. Здорово! Потом прыгни высоко вверх. Прямо как кролик. А теперь пошевели носиком. Отлично! Получается! Как весело! Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Молодец. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Покружись и пошевели носиком. Да. Привет, это машина Скаут. Мне кажется, она хочет тоже выучить танец кролика. Готовы? Прыг, прыг, прыг. Затем помаши хвостиком. Да. Потом прыгни выше всех. Очень высоко. А теперь пошевели носиком. Вот и все. У Скаут получилось. Теперь смотри. Помаши хвостиком влево. Помаши хвостиком вправо. Маши хвостиком сколько хочется. Как весело. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Правильно. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Это всего-навсего был сон Бастера. Но ничего, мы ведь выучили такой задорный новый танец.
Według moich obliczeń najlepiej będzie obserwować spadające gwiazdy ze szczytu góry. Aha. Włączam mapę. Ha, już wiem. Tędy, za mną. Nie lepiej trzymać się drogi? Pojedziemy skrótem. Będzie szybciej. Obyś się nie mylił. O! Juhu! Nic mnie nie zatrzyma! O nie! Utknąłem! Ja też! O, wybacz, Ash! Utknęliśmy! Pomóż! Zostaniemy już tutaj na zawsze! Czułem, że nie powinniśmy jechać skrótem. Nie przegapilibyśmy spadających gwiazd, gdybyśmy pojechali drogą. Jeszcze nic straconego. Wydostaniemy się stąd. Jak? Mam pewien pomysł. To bez sensu, nikt nas nie usłyszy. Z moich obliczeń wynika, że właśnie zaczynają spadać gwiazdy. Bigli, co się stanie, gdy do błota dodamy wody? Czy ja wiem? Może rozwodni się? No właśnie. A gdy już będzie rozwodnione? Wyjedziemy z niego! Dokładnie tak! Do roboty! Aż, polewaj! To działa! Uwaga! Przeszkoda! To nie przeszkoda! To rampa! Skaczmy! Buster, jesteś tego pewien? Zaufaj mi, Digli. Tym razem mam rację. To dopiero był skrót. Och, patrzcie. Jaj. Spadające gwiazdy. Jednak zdążyliśmy. Wybacz, Digli. Miałeś rację. Czasami skróty wydłużają drogę. Przyszła pora, by Buster wyruszył do szkoły. Busterze, nie zapomnij drugiego śniadania. Oto Scout. Przyjaciele nie chcą się spóźnić do szkoły. Ale kto to jest? Mały wóz strażacki? Buster macha przyjaźnie. Zanim zaczną się lekcje, nauczyciel ma dla wszystkich niespodziankę. Oto Ash, nowy uczeń. Ash dołączy do ich klasy. Ash jedzie w kierunku Bustera, który pomachał mu na przywitanie. Ash jest szczęśliwy, że udało mu się szybko z kimś zaprzyjaźnić. Nauczyciel będzie dzisiaj uczył parkowania. Pokazuje swoim uczniom, jak powinno się prawidłowo parkować. Przyszła kolej na uczniów. Scout parkuje prawidłowo. A Buster... O rety! Aż trzyma się zbyt blisko nowego przyjaciela. I wszędzie za nim jeździ. Nie rozumie, że Buster chce poćwiczyć parkowanie. O nie! Wydaje mi się, że Buster się trochę zdenerwował. Buster chciał mieć trochę swobody, ale aż tego nie zrozumiał. Podczas przerwy Buster i Scout grają w piłkę. Ojej, biedny Ash nie ma się z kim bawić. Buster i Scout mają pomysł. Ash może pograć z nimi. W końcu są przyjaciółmi. Teraz wszyscy grają razem. Rany, niezły strzał, Ash. Zawieranie nowych przyjaźni jest fajne.
Weź berek! Wszyscy uciekamy! Hej! Wracajcie! Spróbuj mnie złapać! Kręci mi się pod maską. O nie! Nie, nie, nie! Mój obrazek! Nie! Bandit, ty to zrobiłeś? Co? Nawet go nie tknąłem! Buster, to naprawdę nie ja! Buster, chodź tu. Aż! Namalowałam ci obrazek na pociechę! Widzisz? To ty, a to dinozaur! Aż! Dlaczego jesteś smutny? Bo Bandit przejechał po moim obrazku! To wcale nie ja! Ja nic nie zrobiłem! Przyrzekam! Czy mówisz prawdę, Bandit? Ważne, żeby się przyznać do błędu. Nawet jeśli to był wypadek. Nie, to ja przejechałem po obrazku Asza. Przepraszam, to było niechcący. Za bardzo się rozpędziłem. Nie zauważyłem. Buster, dlaczego nic nie powiedziałeś? Bo nie wiedziałem, co o mnie pomyślicie. Bardzo przepraszam, Bandit. Nie chciałem, żebyś miał przykrości. Chyba się bałem. W porządku. Wybaczam ci. To bardzo miło, Bandit. Buster, nie jest łatwo przyznać się do błędu. Trzeba dużej odwagi, by powiedzieć prawdę. Brawo! Hej, wstańcie i ustawcie się. Chyba mam dobry pomysł, jak można naprawić obrazek Asza, żeby znów był ładny. Twoja kolej, Asz. Pomarańczowy. Żółty, zielony, niebieski. Brawo, kochani! Powstała tęcza i nawet nie widać śladu kół. Wow, jest ładniejszy niż był! Nastał słoneczny dzień. Buster i dziadek miło spędzają czas na wspólnej zabawie. Autobus mama szykuje się do pracy. Czy Buster i dziadek dadzą radę ugotować obiad? Rany! Prawdziwe gotowanie! Buster jest bardzo przejęty. Ugotujmy coś! Dziadek włącza kuchenkę. Co powinni teraz zrobić? Buster ma pomysł! To sos czekoladowy! Dziadek nie jest pewien, czy sos czekoladowy nada się do obiadu. Sprawdźmy przepis. Dziadek i Buster przygotowali wszystkie składniki. Buster wsypuje mąkę do miski. Ojej, powoli, Busterze. Ups, mąka jest dosłownie wszędzie. Dziadek i Buster są cali w mące. Buster dodaje resztę składników do mieszanki. Ostrożnie, żeby się nie wylało. Świetna robota, Busterze. Ups, sos pomidorowy dziadka rozlał się po całej podłodze. Na kuchence też się coś dzieje. Zawartość garnka wykipiała. Oj, zobaczcie, okulary dziadka zaparowały. Dziadek nie widzi, dokąd jedzie. Uważaj, dziadku. O rety, całe to gotowanie niezbyt im wychodzi. Dziadek i Buster sprzątają bałagan. Ale mama już wraca z pracy. O-o, dziadek i Buster wciąż nie ugotowali obiadu. Co oni teraz zrobią? Dziadek wyjmuje z zamrażalnika paczkę paluszków rybnych. Tak, Buster ma pomysł. Przyszedł czas na sos czekoladowy. Buster i dziadek właśnie kończą przygotowania, a mama zastanawia się, co takiego będzie na obiad. Ciekawe, co ugotowali. Na obiad są paluszki rybne i zielona fasolka. I sos czekoladowy. Busterze, jesteś tego pewien? Buster próbuje. Pycha! Mama również chce posmakować. Danie jest zaskakująco smaczne. Dobra robota, Busterze.
Zobacz, to autobus Buster. Jest wspaniały poranek. Ciekawe, co Buster zaplanował na dziś. Co to jest? Nasiona? Wow! Buster posadzi dzisiaj warzywa. Buster zmierza do swojej grządki warzywnej i sprawdza instrukcję. Najpierw trzeba wykopać dołki na nasiona. Buster zaczyna kopać. O rety, to trochę potrwa. Ale zobacz, oto Digli. On na pewno pomoże. Digli to specjalista w kopaniu i zawsze chętnie pomaga przyjaciołom. Wykopanie dołków na nasiona zajmie mu tylko chwilkę. Już, gotowe. Teraz Buster umieszcza wszystkie nasiona w dołkach i sprawdza, jaki powinien być następny krok. Promienie słońca. Nasiona potrzebują światła, by rosnąć. Ale niebo jest zachmurzone. Zobacz, to Monty. Balon na ogrzane powietrze. Może on coś poradzi. Gotowe. Monty przepchnął chmurę, a nasiona zaczęły rosnąć. Pora na trzeci krok. To chyba kolejne zadanie dla Montiego. Monty skacze po chmurze i... Wspaniale! Teraz trzeba poczekać, aż nasiona urosną. Mija wiele dni. A rośliny pięknie rosną. Pewnego poranka Buster sprawdza w kalendarzu. Tak, to dzisiaj. Zobacz, czerwone pomidory, pomarańczowe dynie, żółta kukurydza, zielona fasolka i fioletowy bakłażan. Świetnie, Basterze. Tylko spójrz na te wszystkie warzywa, które wyhodowałeś. Możesz się nimi podzielić ze swoimi przyjaciółmi. Wszyscy niech świętują dziś, to zabawy czas. Więc nie zwlekaj, mówię ci, to zabawy czas. Z nami śpiewaj, tańcz, w gry z nami graj. Śpiewaj, tańcz, z nami graj. Baw się więcej, nie zwlekaj, to zabawy czas. Fajerwerki w górze mienią się, kolorowy świat. Słychać ich donośny dźwięk, to zabawy czas. Wszyscy niech świętują dziś, to zabawy czas. Więc nie zwlekaj, mówię ci, to zabawy czas. Z nami śpiewaj, tańcz, w gry z nami graj. Śpiewaj, tańcz, z nami graj. Baw się więcej, nie zwlekaj, to zabawy czas. Wchowanego bawmy się, przebierz się i tańcz. Mnóstwo tu balonów jest, to zabawy czas. Wszyscy niech świętują dziś, to zabawy czas. Więc nie zwlekaj, mówię ci, to zabawy czas. Z nami śpiewaj, tańcz, w gry z nami graj. Śpiewaj, tańcz, z nami graj. Baw się więcej, nie zwlekaj, to zabawy czas. Zobaczcie, to Bandit. Przyjechał w odwiedziny do Bustera. Bandit jest bardzo podekscytowany. Ciekawe dlaczego. Wow, Busterze, jaki fajny dinozaur. Bandit też ma dinozaura. Przyjaciele jadą pobawić się w parku. Zabawa z figurkami dinozaurów jest super. Ale chwileczkę, co to jest? To chyba dinozaur. Buster i Bandit wyobrażają sobie wymyśloną przygodę z dinozaurem. Co to było? To tyranozaur!
Uciekać! Szybko, szybko, szybko! Jak przyjaciele przedostaną się na drugą stronę? Szybko! Dinozaur jest coraz bliżej! Tak jest! Buster ma swoje kowbojskie lasso! Dalej, Busterze! Ale bandit się trochę denerwuje! No dalej, bandicie! Dasz radę! Bandit postanawia być dzielny! Juhu! Świetnie ci poszło, bandicie! Tyranozaur na pewno ich tutaj nie dopadnie! O-o! Chyba będzie inaczej! Zobaczcie! Przyjaciele mogą się schować za tym drzewem! Bandicie, pospiesz się! Chwileczkę! Czy to jest jajo? Och, tyranozaur wcale ich nie gonił! Po prostu szukał swojego jaja! O nie! Jajo toczy się w stronę urwiska! Szybko, Busterze! Uff! Jajo zostało uratowane! Dinozaur jest Busterowi bardzo wdzięczny! Co za wspaniała przygoda! A to wcale nie był dinozaur, tylko Digli, który szukał swojej piłki! Wszyscy lubią zabawę z dinozaurami. To był wspaniały dzień, pełen zabaw i przygód w parku. Buster i przyjaciele spędzają dzień na plaży. Wspaniałe jednodniowe wakacje. Wow, morze wygląda cudownie. W wodzie chyba coś jest. Ojej! To rekin! Buster bardzo się przestraszył. Ups! Ostrożnie, Iggy! Autobus mama ucięła sobie drzemkę na plaży. Buster próbuje opowiedzieć, co widział. To coś miało przerażające płetwy i wyskoczyło z wody. To był rekin! Mama nie widzi w wodzie nic podejrzanego. Nie martw się, Busterze, wszystko jest w porządku. Mama wraca do swojej drzemki. Ale Buster ciągle się boi. Ciekawe, czy rekin wciąż tam jest. Ojej! To on! Ups, znowu to samo. Buster jest przerażony, ale chce pokonać swój strach. Postanawia wrócić nad wodę. Rekin wciąż tu jest. Ale chwileczkę. Chyba coś mu dolega. Rusza mu się ząb. To dlatego wynurzał się z wody i skakał. Rekinie, nic się nie martw. Buster ci pomoże. Próbuje zwrócić na siebie uwagę mamy. Udało mu się ją obudzić. Mama chwyta swoją torbę weterynarza i rusza na ratunek. Klap! Pycha! Autobus mama usuwa luźny ząb rekina. I po kłopocie! Hurra! Rekin czuje się znacznie lepiej. Świetnie się spisałeś, Busterze. Buster chce pokazać ząb rekina swoim przyjaciołom. Autobus tata zabrał Bustera, Bandita i Scout do lasu na biwak. Pora zorganizować obozowisko. Najpierw trzeba rozstawić namioty. Tato pokazuje, jak to się robi. Żeby wiatr nie zwiał namiotów, trzeba wbić w ziemię śledzie. Zobaczcie, śledzie przytrzymują namiot w miejscu. I gotowe. Podczas gdy tata zbiera drewno na ognisko, Buster i przyjaciele rozstawiają namioty. Co to takiego? Bandit ma pianki cukrowe. Pycha! O nie!
Buster nie wbił wszystkich śledzi. Namiot się poluzował. Buster nic nie widzi. Scout, uważaj! O-o, namiot wzbił się w powietrze i ucieka. Czy Buster zdoła go dogonić? Scout i Bandit ruszają na pomoc. Dalej, Busterze, dasz radę. Mam cię! Namiot wreszcie opadł na ziemię. O rety, znowu to samo. Tato, uważaj! Ups, tata porozrzucał całe zebrane drewno. Uff, nic mu się nie stało. Pora wreszcie rozstawić ten namiot. Busterze, pamiętaj, żeby tym razem powbijać wszystkie śledzie. Świetna robota! Ciekawe, jaki jest następny punkt programu. Wow! Biwakowicze opiekają pionki. Mniam! Pycha! Co za wspaniały dzień! Zobaczcie! To Scout! Jest i Buster. Chyba bawią się w berka. Co Buster zobaczył? Rety, to labirynt. Scout wjeżdża do środka. Ruszaj, Busterze, postaraj się ją znaleźć. Ciekawe, w którą stronę pojechała Scout. Jest tutaj! Scout i Buster jadą przez labirynt. W którą stronę powinien Buster pojechać? Jedź tędy, Busterze! O, zobacz, to żółty kwiatek! Jaki ładny! Kilka kolejnych zakrętów i... W którą stronę teraz? Tędy! Ale chwileczkę, to ten sam kwiatek! Buster jeździ w kółko. Może jak się cofnie, to odnajdzie wyjazd z labiryntu. Oto Scout. Ona też wygląda na zagubioną. Jejku! Buster i Scout w końcu się spotkali. Co za ulga! Teraz muszą wspólnie wydostać się z labiryntu. Scout balansuje na dachu Bustera. Może uda jej się zauważyć wyjazd. Wyjazd jest tam! Dobra robota, Scout! Oba pojazdy ruszyły w kierunku wyjazdu. Ale w którą stronę powinny teraz jechać? O rety, chyba znowu się zgubili. Zobacz, ślady opon. Można po nich wyjechać z labiryntu. Świetny pomysł, Busterze. Pojazdy mijają żółty kwiatek. Jeszcze kawałeczek i... Hurra! Wspólnym wysiłkiem udało im się znaleźć wyjazd. Zobacz, to Rita, samochód wyścigowy. Wjeżdża właśnie do labiryntu. Wygląda na to, że tym razem Buster i Scout będą musieli pomóc Ricie wydostać się z labiryntu. Boże Narodzenie, tuż, tuż. Ale nie spadł jeszcze śnieg. O. Co robi Buster? Buster zrobił bożonarodzeniową ramkę na zdjęcia dla swojej przyjaciółki Scout. Jest przepiękna. Świetna robota, Busterze. Chciałby od razu podarować Scout jej prezent, ale najpierw musi się odpowiednio przygotować. Zaczął padać śnieg. Tadam! To Mikołaj Buster! Nasz autobus przebrał się za Mikołaja. Czas dostarczyć prezent. Scout z pewnością bardzo się ucieszy. O nie, napadało mnóstwo śniegu. Jak Buster i tata dojadą na jarmark bożonarodzeniowy? Ostrożnie, Busterze, lód jest bardzo śliski. O-o, Buster wpadł w niekontrolowany poślizg. Uważaj! Ups, tata rusza na ratunek. Nie martw się, Busterze. Tata ma chyba jakiś pomysł. Ciekawe, co on robi. Wow, to sanie! Saniami można jechać po śniegu. Hurra! Będzie świetna zabawa! Och, Busterze, zaczekaj! Buster jedzie zbyt szybko. Tata ledwo za nim nadąża. Och, zwolnij, Busterze. Całe szczęście, że Buster wylądował w śnieżnej zaspie. Rety, tata też ma niezłe kłopoty. Uważaj!
Następnym razem Buster z pewnością zaczeka na pomoc taty. O nie, sanie są zniszczone. Jak teraz tata i Buster mają dojechać na jarmark? Wydaje się, że tym razem to Buster ma jakiś pomysł. Tak jest! Buster połączył dwa elementy połamanych sań. Co zbudował? O, to pług śnieżny! Dalej, Busterze! Udało się! Tata i Buster bezpiecznie dojechali do drogi. Teraz mogą wreszcie dać Scout jej prezent. Scout jest na jarmarku. Jest i Buster. Czas wręczyć Scout jej prezent. W samą porę. Och! Scout jest zachwycona i jest bardzo wdzięczna. Świetnie się spisałeś, Busterze. Wesołych świąt! Na porządki przyszedł czas, przyszedł czas, przyszedł czas. Na porządki przyszedł czas, dalej, Busterze. Każdy lubi bawić się, tak zabawa fajna jest, ale po skończonych grach na porządki czas. Na porządki przyszedł czas, przyszedł czas, przyszedł czas. Na porządki przyszedł czas, dalej, Busterze. Zabawki pozbieraj już, każdą na miejsce złóż. Jeśli się rozlało coś, trzeba wytrzeć to. Na porządki przyszedł czas, przyszedł czas, przyszedł czas. Na porządki przyszedł czas, dalej, Busterze. W porządkach nie spiesz się, pośpiech szkodzi, każdy wie. Bałagan posprzątaj więc, zaraz czysto zrobi się. Na porządki przyszedł czas, przyszedł czas, przyszedł czas. Na porządki przyszedł czas, dalej, Busterze. Buster, Ash i Mira są w kąciku zabaw i bawią się w chowanego berka. To Buster chowa się w basenie z piłeczkami. Ash go znalazł. A teraz próbuje dać mu berka. Szybko, Busterze. Ash jest tuż za tobą. Ups. Buster znalazł Mirę. Berek, dobra robota, Ash. Złapałeś ich. To autobus tata. Mówi, że pora kończyć zabawę. Ale Buster, Ash i Mira nie chcą jeszcze wracać do domu. Chyba mają jakiś plan. Ruszajmy! Zabawa trwa dalej! Autobus tata próbuje złapać Bustera, ale mały autobus jest za szybki. Prawie się udało. O nie, autobus tata pokoziołkował do basenu z piłeczkami. To świetna okazja, żeby się gdzieś schować. Która kryjówka będzie najlepsza? Mira znalazła miejsce za klockami. Buster upatrzył sobie miejsce za ślizgawką. Ale Ash już je zajął. Szybko, Busterze, pospiesz się. Autobus tata znów ich szuka. Gdzie podział się Buster? Jest tam, ale autobus tata jeszcze go nie znalazł. Autobus tata zauważył czyjeś koła za klockami. Kto to może być? To Mira. Autobus tata ma dobre oko. Ale gdzie są pozostali?
Coś poruszyło się za ślizgawką? Buch, Tasz! Gdzie jest Buster? Jest tam, chowa się za tunelem. Buster chyba wie, jak odwrócić uwagę taty. Co to było? Piłeczka! Autobus, tata musi to sprawdzić. Buster ma teraz okazję, żeby znaleźć nową kryjówkę. To był niezły podstęp. Może Buster skorzysta z trampoliny, żeby się lepiej schować. Autobus tata wciąż nie może nigdzie znaleźć Bustera. Buster znalazł nową kryjówkę w basenie z piłeczkami. No cóż, autobus tata, Ash i Mira postanawiają jechać już do domu. O nie, chyba nie zostawili Bustera samego. Buch, znaleziony. Przechytrzyliście Bustera, niezła robota. Ale najwyższa pora wracać już do domu. Wszyscy świetnie się bawili. Buster, wstawaj. Zobacz, to płatek śniegu. To może oznaczać tylko jedno. Pada śnieg. Wow, śnieg. Ale chwileczkę. Gdzie jest choinka? Ta się raczej nie nadaje. Spójrzcie, to drozd. Ciekawe, o co mu chodzi. Chyba chce, żeby Buster pojechał za nim. O, chce pomóc Busterowi znaleźć choinkę na święta. Te nie wyglądają najlepiej. Wow, ta będzie idealna. Buster też tak uważa. Zobaczmy, czy uda mu się ją podnieść i zawieźć do domu. Ależ ta choinka jest wysoka. Ostrożnie, Buster. O, ale się chwieje. Nie zatrzymuj się, Buster. Już prawie jesteś na miejscu. O, właśnie tak. Buster wiezie ją do garażu. Nie wiem, czy się tam zmieści. Jest bardzo duża. Uważaj na zakrętach, Buster. O nie, pilnuj tyłu, Buster. Zgubiłeś drzewko. Patrz za siebie. Szybko, szybko, pospiesz się. Zawróć. O nie, Buster. Co się stanie z twoją choinką? Zobacz, zbiła się w powietrze. O nie, drzewko jest coraz dalej. Szybko, Buster. Może uda ci się je dogonić. Choinka skacze przez światełka. Miałeś szczęście, Buster. Choinka wygląda pięknie. I nie musisz jej dekorować. Ale piękna choinka. Całe szczęście dotarła tu w jednym kawałku. Spójrzcie. Są tu też Terry i Scout. Przyjechaliby spędzić święta z Busterem. Dobra robota i wesołych świąt, Buster. Jest piękny, słoneczny dzień i Buster chce się pobawić na zewnątrz. Jest jednak pewien problem. Zabawki Bustera leżą porozrzucane na podłodze. Buster dobrze wie, że powinien je pozbierać, ale naprawdę chciałby już pójść i się pobawić. Ojej, Buster sprząta porozrzucane zabawki bardzo szybko. Robi to zbyt szybko i niezbyt dobrze. O rany, w pośpiechu przewrócił tę szklankę. Buster nie zmył też dobrze podłogi i wszędzie jest pełno wody. Nie minęło wiele czasu i Buster już bawi się na zewnątrz. Co to było? Mama poślizgnęła się na mokrej podłodze. Ojej, pokój też wcale nie wygląda na wysprzątany. Buster żałuje, że nie przyłożył się do swoich obowiązków. Ale wszystko można jeszcze naprawić. Buster musi po prostu porządnie posprzątać. Tym razem zrobi to jak należy. Mama i Buster mogą wspólnie się tym zająć. Sprzątanie też może być zabawą. Obowiązki domowe są dużo przyjemniejsze, jeśli potraktuje się je jako zabawę. A wspólnymi siłami wszystko idzie znacznie szybciej. Zobaczcie, Buster ściera nawet wylany wcześniej napój.
wspaniale. W pokoju wreszcie zapanował ład i porządek. Teraz Buster i mama mogą wyjść na zewnątrz i pograć w piłkę. Hurra! Orety, to autobus Bandit! Zepchnął Otisa z drogi! Zobaczcie, oto Super Buster! Super Buster pomoże Otisowi i uratuje sytuację. Otis zawisł na krawędzi klifu. Na szczęście Buster potrafi latać i zaraz go uratuje. Wspaniale, Super Busterze, udało się! Super Buster uwielbia latać i pomagać swoim przyjaciołom. Hej, to Monty, balon na ogrzane powietrze. Chyba utknął na dobre. Super Buster użył swojego laserowego wzroku. Świetna robota! O, to ten podstępny łobuz Bandit. Znowu knuje coś niedobrego. Super Buster musi go odnaleźć i powstrzymać. Buster jest w swoim żywiole. Uwielbia być superbohaterem i szybować po niebie z peleryną na dachu. Zobacz, jest Bandit. Dobra robota, Super Busterze, znalazłeś go. O nie, on chyba próbuje uciec. Super Buster leci tuż za nim. Szybko, Busterze, nie pozwól mu zwiać. Już prawie go masz. Dasz radę, Busterze. Autobus Bandit jedzie bardzo szybko. Więc Buster używa swojej super prędkości, żeby go złapać. O nie, Bandit chce stawić czoła Busterowi. Do dzieła, Super Busterze, z pewnością dasz radę. Wspaniale, Busterze, udało ci się. O rany, teraz Bandit potrzebuje twojej pomocy. Super Buster nie pozwoli nikomu spaść z klifu. Kolejny raz Super Buster uratował sytuację. Zobaczcie, jest radiowóz Otis. Otis rozprawi się z niegrzecznym Banditem. Hurra! Super Buster uratował sytuację. Buster jest podekscytowany. Ciekawe dlaczego? Książka z bajkami. Buster chce, żeby mama mu poczytała. Buster uwielbia bajki. Mama czyta Busterowi bajkę o Złotowłosej i trzech niedźwiadkach. Kiedy misie wyszły z domu, Złotowłosa podeszła do okna. Spróbowała owsianki, ale zawartość pierwszej miseczki była za gorąca. Bustera bardzo to rozśmieszyło. Ale która to godzina? Mama nie może czytać bajek cały dzień. Buster jest smutny, bo chciałby poznać dalszy ciąg bajki. Mama wie, co zrobić. Może dziadek poczyta Busterowi? Dziadek podlewa rośliny na podwórku, ale Buster prosi go, żeby poczytał mu dalszą część bajki. Dobrze, dziadek może mu trochę poczytać. Buster lubi słuchać opowiadań o przygodach i dzielnych bohaterach. Co się teraz dzieje? Złotowłosa siada na krześle, ale krzesło jest za małe i się pod nią rozpada. Jakie to zabawne! Buster uwielbia tą bajkę. Ale co to? Mama woła wszystkich na kolację. Dalsza część bajki będzie musiała poczekać. Na kolację są pyszne paluszki rybne z warzywami, ale Buster zjada je bardzo szybko. Chce najszybciej, jak się da, poznać zakończenie bajki. Mama i dziadek ciągle jedzą. Nie mogą więc teraz poczytać Busterowi. Buster bardzo chce się dowiedzieć, jak potoczyła się ta historia. Zobaczcie, sam próbuje czytać. Buster nie czyta zbyt dobrze, ale naprawdę bardzo się stara. Wow, idzie mu całkiem nieźle. Mama i dziadek są z niego bardzo dumni. Świetna robota, Busterze. Ale ojej, Buster zrobił się senny. Mama czyta Busterowi na dobranoc. Złotowłosa ułożyła się właśnie do snu w łóżeczku niedźwiadka. O, zobaczcie, Buster zasnął. Jak słodko. Jego dzień był tak męczący, że Buster nie doczekał zakończenia bajki. Dobranoc, Busterze. Świąt, Buster. O nie, Buster nie wygląda na zbyt szczęśliwego. Dowiedzmy się, o co chodzi. Buster wygląda na znudzonego. Czyżby skończyły mu się pomysły? Słyszycie to? To chyba... Tak, to przyjaciel Bustera, Drozd. Och, Buster już się cieszy. Ale gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę, a wy? Buster wydaje długie westchnięcie. Nadal nie ma się z kim bawić. O, tutaj jest. I trzyma błyskotkę Bustera. Chyba chce, żebyś za nim pojechał, Buster. Jedź, zobaczymy, co Drozd chce ci pokazać.
A po co? Bierze ze sobą szalik. Świetny pomysł, Buster. Powinniście ulepić bałwana. Spójrzcie, jak sprawnie gromadzi śnieg kołami. Sprytny Buster. Już prawie widać, że to bałwan. A to będzie głowa. Świetna robota, Droździe. Nie mogło zabraknąć szalika. A po co ten węgiel? No tak, to oczy bałwana. Drozd poleciał po coś jeszcze. Aha, brakowało nosa, czyli marchewki. Ale piękny bałwan. Jednak Basterowi nadal czegoś brakuje. Mocno zawiało. Spójrzcie, wraz z wiatrem przywiało kapelusz. Właśnie jego brakowało. Miałeś rację, Buster. Drozd też tak myśli. Ojej, bałwan właśnie mrugnął. On chyba ożył. Buster oszalał z radości. Kiedy pada śnieg, Buster może bawić się nie tylko z Drozdem, ale też z bałwanem. Wesołych świąt! Silnik włączony. Drzwi zamknięte. A koła kręcą się. Opowiada Cozy Coo historię. Dawno, dawno temu poszukiwacze przygód Buster i Cozy jechali przez gęsty las. Wtem dojechali do zamku, w którym mieszkał król Terry. Przyjaciele bardzo ucieszyli się na jego widok. Właśnie wtedy łobuz Bandit zamknął Terry'ego w celi i ukradł jego koronę. Buster i Cozy chcieli jakoś pomóc, ale Bandit zaciągnął most zwodzony i przyjaciele nie mogli dostać się do zamku. A to pech. Jednak Buster miał plan. Najpierw postarał się o dużą kłodę drewna. Cozy wskoczył na jeden koniec kłody, a Buster wystrzelił go w powietrze jak z katapulty. Cozy przeleciał nad murem otaczającym zamek. Bandit chciał go złapać, ale sprytny Cozy łatwo mu się wymknął. Cozy znalazł się na murze. Przestawiwszy dźwignię, Cozy opuścił most zwodzony. Bandit był bardzo zły i chciał złapać Bustera. Ale Buster go przechytrzył. Wspiął się na kłodę i hop! Buster również przeleciał nad murem. Bandit chciał go złapać, ale Cozy szybko zamknął most zwodzony. Plusk! Bandit wpadł do fosy. Buster i Cozy wyswobodzili króla Terry'ego i oddali mu koronę. Król Terry wtrącił bandita z powrotem do więzienia. Wiwat na cześć Bustera i Cozy'ego! Koniec. To była wspaniała historia.
We śnie wszystko jest wspaniałe. Kiedy śpisz, cuda zdarzają się. We śnie zwiedzasz różne światy. Tyle pięknych miejsc możesz być, kim chcesz. We śnie mogę rakietą w kosmosie być. Latać wokół gwiazd, pośród planet być. A może piratem na wielkim morzu poszukiwać skarbów i stałego lądu. We śnie wszystko jest wspaniałe. Kiedy śpisz, cuda zdarzają się. We śnie zwiedzasz różne światy. Tyle pięknych miejsc możesz być, kim chcesz. We śnie mogę wygrać mecz. Wznieść do góry puchar, najlepsza rzecz. Chwileczkę, jest rano, a to piłka jest. Czy to możliwe? Może to nie. Wspaniałe, kiedy śpisz, cuda zdarzają się. We śnie zwiedzasz różne światy. Tyle pięknych miejsc możesz być, kim chcesz. Cześć, Buster. Buster jedzie na przejażdżkę ze Scout. Popatrzcie, to samochód dostawczy Tony. Wygląda na to, że Scout i Buster pojadą za Tonem, żeby sprawdzić, dokąd dziś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, Scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster! Uff, było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z Tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni, a Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi Tonego się otworzyły. Buster, Scout, uważajcie! Wygląda, jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęły już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważy. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, Scout! Świetnie sobie poradziła. O nie! Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko, Buster. Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Świetna robota. Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo. Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, Buster. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo, Buster! Brawo! Przyszła pora na coroczny bieg w naturze organizowany przez autobus Tatę. Zapowiada się świetna zabawa. Ash i Buster postanowili współpracować. Zadanie polega na jak najszybszym pokonaniu trasy w lesie. Ten, kto pierwszy wróci w wyznaczone miejsce, otrzyma błyszczące trofeum. Do biegu? Gotowi? Start! Bandit wyprzedził Bustera i Asha. On naprawdę chce wygrać. Co on knuje? A? Odwrócił znak. I teraz Buster i Ash jadą w złym kierunku. O nie! A co to? Ścieżka się urywa. Jak to? Co to jest? Olbrzymi ślad opony. Aż myśli, że taki ślad mógł zostawić tylko potwór. Nieprawda. Nie martw się, Aż. Potworów przecież nie ma. O,
przyjaciele chyba się zgubili. Ale muszą jechać dalej. Zwalniają. Orety, utknęli w błocie. Co oni teraz zrobią? Co to było? Brzmiało jak potwór. Nie bójcie się. To tylko Monster Truck. Jest bardzo przyjaźnie nastawiona. Wyciąga Asha z błota. Wow, jaka ona jest silna. Kolejna Bastera. Ta Monster Truck nazywa się Mira. Ona też się zgubiła, tak jak Buster i Ash. Buster proponuje współpracę. Oto i niegrzeczny bandit. Jest już prawie na finiszu. Ale zobaczcie, Buster i przyjaciele wysunęli się na prowadzenie. Okazało się, że jechali skrótem. Hurra! Mira wygrała wyścig. Ale nie udałoby się jej to bez pomocy nowych przyjaciół. Mira wygrała puchar. Hurra! Mira współczuje banditowi, który został całkiem sam. Ona dobrze zna to uczucie. Bandit z kolei żałuje, że oszukiwał podczas wyścigu. Nic się nie martw, bandicie. Mając wsparcie przyjaciół, nikt nie musi oszukiwać. A zawieranie nowych znajomości to wspaniała sprawa. Witaj, Basterze. Wspaniały dzień na przejażdżkę. Na niebie nie ma ani jednej chmurki. Buster chce przejechać przez most. Poczekaj, Basterze, uważaj! Most jest pęknięty. Orety, most runął w dół. Co za kłopot. Bez mostu nikt nie przedostanie się na drugi brzeg rzeki. Ale co to? Buster coś zauważył. To drewniane deski i taśma klejąca. Myślę, że Buster ma jakiś pomysł. Ciekawe, co on zamierza. Zobaczcie, Buster połączył taśmą mnóstwo desek. Dobra robota. O, drewniana konstrukcja się rozpadła. Jednak to rozwiązanie nie zadziała. Ale chwileczkę, kto to jest? To parowiec Katrina. Ciekawe, czy ona może pomóc. Razem Buster i Katrina będą w stanie naprawić most. Świetna robota, Katrino. Teraz Buster może wykorzystać deski do naprawy mostu. Rany, wygląda na to, że traktor Terry chce się przedostać na drugi brzeg rzeki. Chyba nie podoba mu się takie czekanie. Nie martw się. Pracując razem, Buster i Katrina naprawią most znacznie szybciej. Teraz Buster krok po kroku naprawia most. W ten sposób konstrukcja będzie trwalsza. Rety, Buster upuścił jedną z desek do rzeki. Praca jednak posuwa się do przodu. Jeszcze troszeczkę. Most jest już prawie naprawiony. Czas na ostatnią deskę. Świetna robota. Teraz Terry może bezpiecznie przejechać na drugą stronę rzeki. Wspaniale się spisaliście, Basterze i Katrino. Praca w zespole zawsze idzie lepiej, prawda? A most wygląda jak nowy. Buster uwielbia zabawę ze swoją najlepszą przyjaciółką Scout. W co przyjaciele mogą się dzisiaj pobawić? Rany! Dziadek ma zdalnie sterowany samochodzik. Buster będzie nim sterował jako pierwszy. Brum, brum! Samochodzik jeździ wspaniale. Scout też chce spróbować. Ale Buster nie chce przerywać swojej zabawy. O, Scout uważa, że to niesprawiedliwe. Jej też należy się kolej. Orety, Scout i Buster kłócą się o pilota. Oboje chcą sterować samochodzikiem. Hmm.
O nie, samochodzik się rozbił i jest zepsuty. Teraz nikt nie może się nim bawić. Buster i Scout gniewają się na siebie. Już się ze sobą nie bawią. To takie smutne, kiedy przyjaciele się kłócą. Ale czekajcie. Myślę, że dziadek ma jakiś pomysł. Dziadek daje pilota Scout, a samochodzik wręcza Busterowi. Przyjaciele muszą wspólnie go naprawić. Super, pogodzili się. Przyjaciele zawsze sobie wybaczają. Właśnie tak. Teraz oboje mogą sterować samochodzikiem. Dzisiaj w parku jest całkiem wietrznie. Buster i autobus tata chcą tu miło spędzić czas. Autobus tata ma dla Bustera niespodziankę. Co to może być? Och, zobaczcie! To latawiec. Buster jest gotowy, by nim sterować. Autobus tata puszcza latawiec w powietrze. Wow! Lata tak wysoko! Świetna robota, Busterze! Zobaczcie! To Monty! Balon na ogrzane powietrze! O nie! Silny powiew wiatru zdmuchnął latawiec, który utknął w Montym. Ale Monty tego nie zauważył. Nie przejmuj się, Busterze. Tata wie, co zrobić. Ups! Autobusie tato, uważaj! Rany! Świetne uderzenie z główki! Dalej, Busterze! Bandit i Ash są zaskoczeni. Dokąd oni jadą? Buster chce zwrócić na siebie uwagę Montiego i nie patrzy przed siebie. Uważaj! Ojej! Buster wjechał w sam środek błotnistej kałuży i nieźle w niej utknął. Tato wyciąga go z pułapki. Wspólnym wysiłkiem wszystko się udaje. O-o! Na drogę zawaliło się drzewo. Ale to ich nie powstrzyma. Autobus tata przelatuje nad drzewem. A Buster ślizga się pod nim. Wow, świetnie. Szybko, nadlatuje Monty. Autobus tata ma chyba jakiś pomysł. Buster i tata wjechali w ogromne pole błota i chlapią nim na prawo i lewo. Co oni robią? Narysowali w błocie kształt latawca i Monty wreszcie zauważył, co się o niego zaczepiło. Ups! Latawiec wraca do Bustera. Dziękujemy ci, Monty! Buster może znów puszczać swój latawiec. Trzymaj mocno, Busterze! Uff, mało brakowało. Busterze, czy widzisz coś wysoko na niebie? Orety! To sanie świętego Mikołaja! Jak one szybko mkną! Ojej, chyba zaraz się rozbiją. Szybko, Busterze, jedź i zobacz, czy święty Mikołaj nie potrzebuje pomocy. O rany, są sanie i renifery. Zobacz, jest też święty Mikołaj. Ojej, sanie są połamane. Jak teraz Mikołaj dostarczy wszystkie prezenty na czas? Ciekawe, czy Buster może mu jakoś pomóc. Wygląda na to, że święty Mikołaj ma pomysł. Ciekawe, co to takiego? O, Mikołaj usiadł na Busterze. I co to za magiczny proszek? Oj, na zdrowie, Busterze. W porządku, ruszaj w drogę. Uważaj na drzewo! Wow! Buster lata! Dokładnie tak, jak sanie świętego Mikołaja! Teraz na pewno dostarczą wszystkie prezenty na czas. Zobacz, to Scout! Skąd wziął się ten prezent? Świetna robota, Busterze i święty Mikołaju! A tu Digli dekoruje choinkę na placu miejskim. Wesołych świąt, Digli! Jest i Terry na swojej farmie. Jemu również Buster i święty Mikołaj dostawili prezent. Wow, dostarczyliście wszystkie prezenty. Dobrze się spisałeś, Busterze, pomagając świętemu Mikołajowi. Czas,
żeby Mikołaj wrócił do domu na biegunie północnym. Znowu ten magiczny proszek. Już rozumiem. Ten magiczny proszek sprawia, że Buster może latać. Wesołych świąt, Buster. Zobacz. Buster i Cozy Coop bawią się w parku. Nadjeżdża Iggy, furgonetka z lodami. Buster ma ochotę na lody. A kto to taki? To robot Buster. Zmienił kolor na żółty, jak Buster. Cozy myśli, że to prawdziwy Buster i chce się dalej bawić, ale... O nie! Piłka uderzyła w przełącznik i teraz robot stał się złośliwy. Robot Buster daje Cozy'emu znak, by odjechali. Buster wrócił, ale nie wie, gdzie podział się Cozy. Biedny Buster. Nadjeżdża Iggy. Co knuje robot Buster? O nie! Rzuca Figiego pomidorami. Jest taki niegrzeczny. Cozy'emu się to wcale nie podoba. Robot Buster ucieka, a biedny Cozy nie wie, co się dzieje. W międzyczasie Terry gra na akordeonie. Bardzo ładnie. O nie! Robot Buster zniszczył akordeon. Biedny Terry. Cozy stawia robotowi czoła. To było naprawdę złośliwe. Ale co się dzieje? To Buster. Hurra! To przełącznik grzeczny, niegrzeczny. Cozy wie, co trzeba zrobić. Klik. Teraz robot Buster jest znowu miły. Cozy i Buster świetnie się spisali. Robot Buster naprawia szkody, które wyrządził. Iggy jest czysty, a akordeon Terry'ego naprawiony. Hurra! Buster robi zakupy dziś, pomaga dziadkowi. Tyle tu rzeczy, tak duży jest ten supermarket. Dziadek listę zakupów ma, bez niej bywa trudniej. Buster musi skupić się, bawić się będzie później. Buster robi zakupy dziś, pomaga dziadkowi. Tyle tu rzeczy, tak duży jest ten supermarket. Pomaga dziadkowi. Tyle tu rzeczy, tak duży jest ten supermarket. O nie! Buster zgubił się, odjechał za daleko. Aż i Ashley pomogą mu, dziadek na pewno czeka. Buster robi zakupy dziś, pomaga dziadkowi. Tyle tu rzeczy, tak duży jest ten supermarket. Zobaczcie, to Buster, mama i dziadek. Ciekawe, dokąd oni jadą w ten śnieżny dzień. O rany! Przyjechali wybrać choinkę. Ile tu drzewek, ale które jest najlepsze? Co to takiego? Buster wybrał największą choinkę. Ona jest naprawdę wysoka. Pora zabrać choinkę do domu. Mama wiezie ją na swojej przyczepie.
Uff, musi być jej bardzo ciężko. Czekajcie! O nie, drzewo jest zbyt duże i nie mieści się w drzwiach. Wygląda na to, że dziadek ma jakiś pomysł. Próbują wciągnąć choinkę po podjeździe. Ale nic z tego, to także kończy się niepowodzeniem. Teraz to mama ma wspaniały pomysł. W kominie choinka też się nie mieści. Ale dziadek ma kolejny pomysł. 3, 2, 1, ruszajmy! O rety, choinka wciąż się nie mieści. Jest po prostu za duża. Zobaczcie, to Scout. Scout też jedzie wybrać choinkę dla siebie. Myślę, że Buster ma jakiś pomysł. Ciekawe, co mu chodzi po głowie. Dziadek używa swojej piły. Rany, choinka została przecięta na dwie części. Scout może wziąć jedną połowę, a druga połowa choinki z łatwością zmieści się w drzwiach. Hurra! Wspaniale! Teraz choinka ma idealny rozmiar i wygląda doskonale. Buster do pomocy zawsze gotów jest. Na ratunek przyjaciołom z chęcią ruszy też. Obroni przed łobuzem kot z drzewa zdjęty już. Buster zawsze radę da, nawet gdy jest mróz. Uratuje święta, Mikołaj wdzięczny jest. Wszystkim niesie pomoc i nie waha nigdy się. Buster do pomocy zawsze gotów jest. Na ratunek przyjaciołom z chęcią ruszy też. Gdy Buster jest kowbojem, złoczyńców łapie wnet, a ty pomaga czuki, to zawsze co zrobić wie. Wyrusza na ratunek, nikt już nie martwi się. Z czerwoną peleryną to nasz bohater jest. Buster do pomocy zawsze gotów jest. Na ratunek przyjaciołom z chęcią ruszy też. Odwiedził Bustera i będą się razem bawić. Przyjaciele postanowili zagrać w jakąś grę planszową. Wybór padł na węże i drabiny. To świetna gra. Aż rzuca jako pierwszy. 5 i 2, czyli 7. Więc aż przesuwa pionek o 7 miejsc. Teraz kolejna Bustera. 8. Pionek Bustera wędruje 8 oczek do przodu. Teraz znów rzuca aż. O, wow! To był dobry rzut. Aż wspina się po drabinie. Teraz Buster. 5. O nie, pionek Bustera zjeżdża w dół po wężu. Gra Bustera nie idzie zbyt dobrze. Ups, Buster przewrócił swój pionek. A kto to? To dziadek przywiózł mnóstwo innych zabawek, ale wszystkie je upuścił. Aż pospieszył mu z pomocą i nikt nie zwraca uwagi na Bustera. O nie, Buster przesunął swój pionek do przodu. Przecież on oszukuje. O nie, teraz przesunął swój pionek na metę, tak jakby wygrał całą grę. Kiedy Aż wraca, gra jest już zakończona. Buster wygrał. Aż nie rozumie, jak to się stało, ale cieszy się z wygranej swojego przyjaciela. I jakie to dziwne. Buster powinien się cieszyć, ale on wcale nie jest zadowolony.
nie cieszy się ani trochę. Baser oszukiwał, nie wygrał uczciwie i dlatego teraz jest mu przykro. Dziadek tłumaczy Basterowi, że w zabawie nie chodzi tylko o wygrywanie, ale o miłe spędzanie czasu z przyjaciółmi. Teraz kolejna Asza. Aż rzuca kostkami. O rany, prawie trafił na węża. Baster zjeżdża w dół po wężu i... koniec. Aż uczciwie wygrał tę rozgrywkę. Baster cieszy się z wygranej swojego przyjaciela. Wspólna zabawa jest najlepsza. Co za wspaniały słoneczny dzień. Zobacz, to Diggly i CJ. Wypełniają bęben CJ wodą. Ciekawe, co oni zamierzają. Zobacz, to Buster i Scout. Uff, co za upalny dzień. Co tu zrobić, żeby się trochę ochłodzić? Rety, Diggly i CJ przygotowują kolorowe balony z wodą. Wygląda na to, że Buster i Scout mają jakiś pomysł. Rzucili Diggleyowi i CJ wyzwanie do bitwy na balony. Gotowi do bitwy? Start! Co planują Buster i Scout? O, zobacz, Diggly i CJ podkradają się od tyłu. I plusk! O, Scout została trafiona. I prosto do celu! Sytuacja robi się bardzo ciekawa. CJ ma pomysł. A kto to chowa się w krzakach? To Scout. W ostatniej chwili zrobiła unik. CJ ma drugą szansę, ale zobacz, nadjechał Buster. Trafia CJ, zaskakując ją od tyłu. A CJ goni Bustera po parku. Szybko, Busterze! O nie! CJ i Diggly zapędzili Bustera i Scout w kozi róg. Co oni teraz zrobią? Tak, parasol! Buster ma chyba jakiś plan. CJ i Diggly celują, ale Buster zasłania się parasolką. Wspaniały pomysł, Busterze. O, Diggly i CJ napełniają kolejne balony. Sytuacja Bustera i Scout nie wygląda zbyt dobrze. Rany, ten balon jest przeogromny. Buster ma spore kłopoty. Wow, niezły strzał, Busterze. To była wspaniała zabawa.
Zobaczcie, to pędzle. Buster i przyjaciele będą dziś malować ściany w Bustera pokoju. Ale super! Autobus mama przywiozła kilka puszek kolorowej farby. Przyjaciele mogą pomalować ściany pod oknem. Jakiego koloru użyje Buster? Scout wybrała fioletową farbę, aż zdecydował się na czerwoną. A Buster? Na żółtą. No tak. Zabierzmy się za malowanie. Ups. Aż robi czerwoną plamę. Tuż obok plamy Scout. A Buster robi żółtą plamę. Wspaniale! Ciekawe, co Scout postanowiła namalować. To rakieta! Super! Kolejna Bustera. Co on namaluje? O, to trzmiel! Dalej, Busterze! Aż, po szafkach się nie maluje. Przyjaciele urządzili kolorową bitwę. Uważajcie, z farbami może być niezły bałagan. O rety, wszystko jest w farbie. Ale bałagan. O, żółta farba rozlała się na podłogę. Fioletowa też. Ojej. Autobus mama zastanawia się, skąd tyle hałasu. To była super zabawa. O, przyjaciele nie pomyśleli, że zrobi się z tego niezły bałagan. Buster ma plan. Można wszystko zmyć wodą z węża Asha. Woda zmywa farbę. Świetna robota, Asz. O nie! Nadjeżdża autobus mama, a dookoła wciąż jest bałagan. Czas się umyć. Aż spłukuje farbę z Bustera. Chlup! Następna w kolejce jest Scout. Wygląda na świetną zabawę. Kolejna Asza. Wszyscy świetnie się spisali. Wow! Pokój lśni czystością. Asz i Scout muszą już wracać do domu. Ups, chyba nie wszystko udało się wyczyścić. Sam. Buster bardzo lubi żółty kolor ten. Świeci wesoło, jak na niebie słońce. To autobus Buster i widzi, że Buster cały żółciutki jest. Śpiewajmy! Żółty. Żółty. Lubię żółty kolor, co żółty. Chodź z nami, przekonasz się sam. Kurczaczki, kaczuszki i pszczółki też. Żółty płaszcz, gdy pada deszcz. Banany i budyń, cukryny i ser. I żółte kwiatki, aż kichać chcesz. A bzik! Żółty. Żółty. Żółty kolor, co żółte jest. Śpiewaj z nami, a dowiesz się. Żółty kolor, gdzie go znaleźć mam. Chodź z nami, przekonasz się sam. Żółty.
jesteś dziś w świetnym humorze, Basterze! Co tam zobaczyłeś? Ojej, to kotek! Jest taki uroczy! Ostrożnie, Basterze! Jesteś taki duży, a kotek jest naprawdę malutki! O, Rety! Chyba go wystraszyłeś, Basterze! Ciekawe, gdzie on biegnie. Basterze, jesteś za duży i nie zmieścisz się pod płotem. Musisz jechać naokoło. Gdzie podział się kotek? Ojej, kotek utknął na tym wysokim drzewie. Basterze, musisz go uratować. Trampolina? Dobry pomysł. Kotek będzie miał miękkie lądowanie. Hopsa! O nie, kotek odbił się i wylądował dokładnie w tym samym miejscu. Spróbujmy czegoś innego. Siatka? Niezły pomysł, Basterze. Ostrożnie. Powoli, powoli. O, zobacz, pszczółka. Nie ruszaj się, Basterze. Nic złego ci nie zrobił. Ale, o Rety, siatka też się zniszczyła. Zaczynamy od nowa. Chwileczkę. Myślę, że Baster ma kolejny pomysł. Oczywiście! Baster wezwał wóz strażacki Ashley. Ashley wysunie swoją długą drabinę, która z pewnością dosięgnie kotka. Już za chwilę kotek będzie uratowany. O nie, kotek jest zbyt przestraszony i nie chce zejść po drabinie. Ciekawe, co teraz wymyśli Baster. Racja! Motek włóczki! Kotek na pewno zejdzie, żeby się nim pobawić. Zobaczcie, jak się ucieszył na ten widok. Kotek schodzi po drabinie. Już po wszystkim. Kicia jest cała i zdrowa. Świetnie się spisałeś, Baster. Baster i Cozy Coop wybrali się w odwiedziny na farmę. Traktor Terry przesuwa właśnie belę siana. Baster przedstawia mu Cozy'ego. Baster zastanawia się, czy on i Cozy mogliby pomóc Terry'emu w jego gospodarskich obowiązkach. Terry ma pomysł. Mogą pomóc w doglądaniu owieczek. Owieczki na farmie są naprawdę psotne i lubią uciekać. Baster i Cozy prowadzą owieczki na pole. To zadanie nie było takie trudne. Ale ojej, owieczka Letty coś zauważyła. Pod płotem jest dół. Letty wskazuje owieczkom drogę ucieczki. Letty ucieka. Baster i Cozy zauważyli, co się dzieje. Muszą powstrzymać owieczki przed ucieczką. Sprytnej Letty udało się uciec. Cozy rzucił się w pogoń, a Baster blokuje dół, żeby udaremnić ucieczkę pozostałym owieczkom. Gdzie podziała się Letty? O nie! Letty chowa się w tunelach! Cozy próbuje ją dogonić, ale czy uda mu się ją złapać? Baster ma plan. Użyją siatki. Wspólnym wysiłkiem szybko złapią Letty. Ojej! Baster spudłował! Teraz Letty jest za Basterem. Chce nad nim przeskoczyć i... Ups, zamiast Letty w siatkę złapał się Cozy. Letty wciąż ucieka. Ups, Baster znów złapał Cozy'ego. To na nic. W ten sposób nigdy nie uda im się złapać Letty. Cozy coś zauważył. Belę siana? Myślę, że przyjaciele mają plan. Zablokują wszystkie otwory belami siana. Letty będzie miała tylko jedną drogę wyjścia. Udało się. Psotna Letty została złapana. Baster i Cozy świetnie się spisali. Terry jest pod wrażeniem. Ale co to? Letty znów wyprawia swoje sztuczki. Wykopała kolejny tunel. Tym razem Baster i Cozy dobrze wiedzą, co ona knuje. Autobus tata i Baster przyjechali dziś nad rzekę. Ciekawe, co będą tu robić. O, łódki! Będzie super! Baster chce popłynąć łódką. Ale chwileczkę, nie tak szybko. Autobus tata chce mu najpierw pokazać sposób wiązania mocnego węzła, którym zabezpiecza się łódkę przed odpłynięciem. Autobus tata zawiązał ciasny węzeł. Kolejna Bastera. Ojej, trochę mu nie wyszło. Nie przejmuj się, Basterze. Wiązanie mocnych węzłów to trudne zadanie. Autobus tata chce jeszcze raz pokazać Basterowi sposób wiązania węzła, ale Baster niezbyt się tym interesuje. Łódka jest tak blisko, a tata całą uwagę skupił na wiązaniu węzła. Baster rusza! To jest dużo lepsza zabawa!
O nie, łódka nie była przymocowana do pomostu. Nurt rzeki znosi Bastera coraz dalej. Buster próbuje sterować łódką, ale jego wysiłek jest na nic. Autobus tata rusza na ratunek. O, ta łódka przecieka. Tata musi znaleźć inny sposób. Buster dryfuje coraz dalej w dół rzeki. Autobusie, tato, ostrożnie! Co Buster teraz zrobi? O, tam jest most! Buster próbuje się zaczepić. Uff! O nie, słupek się oderwał! Autobus tata prawie go miał. Uważaj! O! Buster zbliża się do głazów. Na szczęście do manewrowania może użyć drewnianego słupka. To działa! Dobry pomysł, Busterze. O nie, słupek się złamał. A przed Busterem jest wodospad. Na co wskazuje tata? Lina! Idealnie. Wodospad jest coraz bliżej. Dasz radę. Dalej, Busterze. Niezły rzut. Autobus tata ciągnie Bastera w stronę brzegu. Prawie się udało. Jeszcze troszeczkę. Uff, jak dobrze znów mieć grunt pod kołami. Buster i tata łowią teraz ryby. To znacznie bardziej odprężające zajęcie. Wysiłek z przyjaciółmi raźniej jest. Razem wszystko uda się. Pracujmy razem zawsze i wszędzie, nieważne słońce czy deszcz. Razem wszystko uda się. Przyjaciółmi raźniej jest, razem wszystko uda się. Pracujmy razem zawsze i wszędzie, nieważne słońce czy deszcz, razem wszystko uda się. Przyjaciółmi raźniej jest, razem wszystko uda się. Pracujmy razem zawsze i wszędzie, nieważne słońce czy deszcz, razem wszystko uda się. Buster i dziadek wybrali się na zakupy do supermarketu. Oto ich lista zakupów. Marchewki, kukurydza i nowa piłka do gry w nogę. Buster nie może się jej doczekać. Ale dziadek przypomina mu, że najpierw muszą znaleźć pozostałe rzeczy z listy. Zacznijmy od marchewek. Buster wyrywa się do przodu. Ale czy powinien tak postępować? Dziadek porusza się bardzo wolno. Buster przynosi banany, a nie marchewkę. Tak się spieszył, że zrobił się nieuważny. Marchewki są tutaj. Dobra robota, Busterze. Teraz kolej na kukurydzę. Buster ją znalazł. Ups, uważaj, Busterze. Możesz zrzucić te puszki. Uff, dziadek uratował sytuację.
Następna na liście jest... Hurra! Piłka! Buster rusza do przodu na poszukiwania piłki. Ale chwileczkę. Dziadek został w tyle. I Buster nie może go teraz znaleźć. O nie! Buster i dziadek się nie widzą. Buster szuka i szuka, ale jego wysiłki na nic się nie zdają. Biedny Buster się zgubił i zaczyna się martwić. Zobacz, to Ash i jego mama. Buster ich zna. Całe szczęście, że Buster na nich trafił. Pomogą mu wrócić do dziadka. Nareszcie. Buster cały i zdrowy wrócił do dziadka. Buster wie, że nie powinien zostawiać dziadka tak daleko z tyłu. Jest mu przykro, ale dziadek się nie gniewa. Oto nowa piłka do gry w nogę. Hurra! Zobaczcie, to autobus Buster i traktor Terry. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Terry nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi? Do startu? Start! I ruszyli! Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Terry! Dasz sobie radę? Wydaje mi się, że Terry nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz! Co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny Terry. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Terry. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej, Terry. Pokażesz Busterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety. Oj, Buster, wiem, że jest gorąco, ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Terry. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry Buster, spałeś zbyt długo. I znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Terry? Haha, tutaj jest. Terry przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry Buster, trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać, bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster! Do zobaczenia, Terry!